Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, a to jest kolejny odcinek Deluxa. Przenosimy się do kolejnego konkursu. Liderem jest Johan André Forfang z niewielką przewagą nad Koiburantą i Larinto. Przenosimy się do Val d'Ifiem. Richard Freitag rozpoczyna konkurs. Nie będzie chyba to jego kolejny udany konkurs. 81. Marne szanse na awans do drugiej serii. Janne Ahonen. Już chyba lepszy skok, ale dalej do punktu K nie doleciał. 91, bardzo krótko. Zobaczymy, jak na to odpowie Wolfgang Kreutz. To już będzie daleko. 98, wysokie noty i zdecydowane prowadzenie. I następnym skoczkiem, który będzie próbował tutaj pokonać Lojca, jest Gregor Schlierenzauer. No i jak daleko, Gregor? Średnio 87,5 i trzecie miejsce. Jest za Janem Ahonenem również, więc... Robert Kraniec, no FPS na razie nie spadają, to jest des. Kraniec, nie położył się na narty, niespokojny lot. Jest 96 metr przekroczony, więc... No ta 118, no może nie wystarczyć, może nie wystarczyć. Tom Hilde, pierwszy z Norwegów. Kilka zdobytych punktów już ma, więc chciałby dzisiaj swój dorobek powiększyć i jest na to szansa, bo skacze najdalej w tej chwili. Przekracza setny metr i duża nadzieja na to, że awansuje jednak w drugiej serii, bo to jest tylko 5,5 punkt, to jest 5,5 punkta przewagi nad Lojcem. No i Wellinger. Na razie Freitag zawiódł. Wellinger wydaje się, że ten skok bardzo dobry będzie, jest dobry. Zdecydowanie Wellinger chyba przystosował się lepiej do tej skoczni niż jego rodak Richard Freitag. Daniel André Tander. 60 FPS dalej jest bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, nie spada nic. Tander tu będzie jeszcze chyba dalej. Świetnie Norwedzy. 101,5, 3,20 aż się pojawiły. No ta bardzo wysoka, 132,5 punkta, no i to może być nawet lider po tej pierwszej serii, Stefan Kraft. Ostatnio pierwsze punkty, a dzisiaj świetnie Kraft. Mówiłem, że Tandem może być liderem po pierwszej serii, ale jednak Kraft skacze jeszcze dalej, 103. Dwa punkty przewagi nad Tandem i Martin Omme. Jedyny Estończyk w stawce, który już punkty zdobywał w konkursach. Czy ta skocznia jest dobra na to dla niego? Skok niezły, noty troszkę takie nie za bardzo, a szóste miejsce. Tuż za Wolfgangiem Lojcem, ale tuż przed krańcem, no. No i kolejny z Norwegów, Jakobsen. Tu też powinno być daleko, nie. Niespokojny lot i siódme miejsce tylko. Więc zawiódł, można powiedzieć, oczekiwania. Dmitrij Vasiljev w poprzednim sezonie wygrywał, dzielił wszystko, a w tym sezonie słabiutko, początek słabiutki, ale jeszcze nie za późno, żeby się odbudować, to jest niezły skok. 99,5, piąte miejsce, tuż przed Loislem jest, nie tuż, bo to 4 punkty, pół punkta jest tylko za Wellingerem. No i Anders Johnson. Ostatnio pechowy niestety konkurs, upadek. Lot był bardzo daleki, ale dzisiaj chyba nie będzie takiego szczęścia. O krótki skok, 96 metr przekroczony ledwo i ósme miejsce tuż za Martin Omme. Ilmir Khazatinov. Z reprezentantów Rosji. Ile tym razem będzie? No tak porównywalnie do Wasiliewa. Ale siódme miejsce. Siódme miejsce, 1,5 metra bliżej. Przegrał również 4,5 punkta z Wasiliewem, więc marne szanse na coś. Thomas Dithardt.
się nadaje na małą skocznię? No chyba się nadaje, bo niezły skok od skaka. Wysokie noty, 2.20, 3.19,5, 100 metrów przekroczone i trzecie miejsce z notą 129, czyli taką samą jaką ma Tom Hilde. Bo Tom Hilde skoczył pół metra dalej, ale gorzej został oceniony. Simon Amman. Ostatnio niezły konkurs nawet miał, dzięki temu pozwoliło mu to troszkę awansować w generalnej klasyfikacji, ile dzisiaj również nieźle. Choć do Krafta mu brakuje dużo. Trzecie miejsce razem z Dithartem i Hilde. Więc mamy już trzech zawodników na trzecim miejscu. A jak skoczy pierwszy z Czechów dzisiaj na liście Jakub Janda? Jesteśmy ciekawi, ale chyba to nie będzie taki daleki skok, choć ciągnął jak najdalej i dociągnął niezły ten skok. 99,5, siódme miejsce, no noty nie najwyższe, ale z Wasiliewem dzielą siódme miejsce i nie jest najgorzej. Michał Hejbek, 18 numerem. Ostatnio bez punktów w kilku konkursach, ale dzisiaj świetnie. Noty może nie takie dobre jak u Krafta, ale skok świetny i drugie miejsce. Pół punkta tylko za Kraftem. Notami przegrał, ale dwóch Austriaków dzieli, później jest dwóch Norwegów i znowu Austriak, więc bardziej Austriacy i Norwedzy rządzą. Dawid Kubacki, pierwszy z Polaków. Szydzony w generalnej przez kota już. Jak na małej skocznie pójdzie nie najgorzej. 197,5 metra, wysokie noty. 11 miejsce w tej chwili z Kadettinowem. No może być ciężko o drugą serię, bo jeszcze mamy przecież sporo. Wików około 40. Maciej Kot. No ostatnio najlepiej z Polaków wypadł, a jak dzisiaj będzie? No nie za bardzo. Noty niziutkie, 14 miejsce, no ciężko będzie. Jest tuż za Kubackim, ale to są za krótkie skoki. Jedyny Francuz w stawce, Ronan Lamy-Chapuis. Ostatnio punktów nie miał, ale dzisiaj może coś z tego będzie skoku, bo to jest niezły skok. 101 metrów, stówka przekroczona. Trochę sędziowie tacy niezdecydowani, bo od 18,5 do 20 noty. I czwarte miejsce Chapuis rozdziela Norwegów, więc jest dobrze chyba. Pierwszy z Włochów, Sebastian Coloredo. Jeszcze Bresadola zostanie, ale jak Coloredo sobie poradzi na małej skoczni? No nie za bardzo. Gdzieś powinien wylądować koło Kubackiego. 12 jest właśnie, razem z Kubackim są. Niżej oceniony. Dawida, ale... Jan Ziobro, kolejny z Polaków. Bardzo blisko siebie Polacy są. I zobaczmy. To powinien już być lepszy skok. Po wyjściu z progu widać było to, no i może załapać się do pierwszej dziesiątki. Tak, ósmy jest. Ale też sędziowie nierównomierni od 19 do 20 noty. Ósme miejsce razem z Wellingerem. Duża nadzieja na to, że możemy go zobaczyć w drugiej serii. Fanemel. On za bardzo na małe skocznie się nie nadaje, ale może jednak... No, nie nadaje, nie nadaje, a to jest daleki skok. Na czwarte miejsce w tej chwili Fanemel skakuje, choć 102 metry skoczył, ale nisko oceniony został. I Simon Greider. Taka wielka niewiadoma, ale daleki skok i również czwarte miejsce razem z Fanemelem. Ostatnio dobre konkursy, no i Mackenzie by Klaus, jedyny Kanadyjczyk w stawce. Który też ostatnio, no bez punktów chyba w trzech ostatnich konkursach. Więc przydałoby się dzisiaj skoczyć jakoś porządnie, no ale to nie jest taki skok, by mógłbym udać jakiejkolwiek tej szansy. 14 miejsce to jest troszeczkę za krótko i nisko oceniony został również. Więc może tutaj być ciężko awans. Jurij Tepesz. Drugi ze Słoweńców. I jak daleko... Nie, to jest za krótko. Jurij Tepesz nie nadaje się na takie skocznie. 15 miejsce. Tuż za Mackenzie by Klausem. 97,5, ale wysoko został oceniony. Dzięki temu udało mu się tak wysoko uplasować. Stefan Leje. Niemiec ostatnio punkty zdobył, ale dzisiaj już chyba nie będzie tych punktów. Nisko oceniony 15.
Okej, wracamy po krótkiej przerwie. Mandikam coś zaczął odpierdalać, ale jest okej. Stefan Hula teraz. Znaczy, na mało skocznie się nadaje Stefan, to się okaże. Chyba, no nie wiem, tak średni skok. 18. No razem z Dawidem Kubackim, więc w chwili Ziobro jako jedyny widać, że tutaj jakieś szanse jeszcze ma. Daiki Ito, pierwszy z Japończyków. Zobaczymy, jak skoczy. I to króciutko, bez awansu dzisiaj będzie. W tej chwili jest 27, ale przecież jeszcze zostało ponad połowę stawki. Lauri Asikainen. Niezły skok Asikainena. Na 15 miejsce w tej chwili. Otrzyma się ta pierwsza dziesiątka tej ostro. I Andreas Stjernen, kolejny z Norwegów. Na razie chyba tylko Jakobsen tak zawalił. Norwedy wszyscy się trzymią. Stjernen tak na pograniczu 20 miejsca, 17. No. Więc nie jest tak źle. No, na razie Jakobsen 26 jako ostatni chyba w Norwegu wiosną, więc ciężko to widzę. No i Murańka. Ostatnio nieudane występy. Mensa, ile dzisiaj będzie? Coś do Ziobry porównywalnie. 12 miejsce, więc tuż za Ziobro jest. O ile przegrał pół punkta? Skok 99,5, gdyby skoczył te 101, byłby wyżej. Aleksander zniszczał jeszcze. No tutaj to na pewno nie będzie awansu. Spóźnione wyjście z progu 90 metrów, to już nie daje jakikolwiek szans. 32 miejsce. No i drugi z Japończyków, Taku Takeuchi. Jak daleko Takeuchi? Krótko, też nie będzie z tego awansu. 26 miejsce, no Japończycy dzisiaj padają. Jarkko Mettä. Dobre występy. Na początku sezonu, czy dalej będzie daleko skakał? Tak. Finlandia, złapała wiatr w żagle. Szóste miejsce. Mettä. 101,5, 131,5 nota. I Jernej Damian. Damian i... daleko. 16 miejsce, 99,5. Są szanse na awans, ale takie nie za duże. Władimir Zograwski. Zograwski ostatnio z awansem ciągle, ale dzisiaj chyba niestety tego go nie obejrzymy w drugiej serii. 27 miejsce. No i chyba ostatni z Polski, Kamil Stoch. 39 numerem. Zobaczymy. Wysokie wyjście z progu. I to jest dobry skok. Powinien w dziesiątce zakończyć. Ósme miejsce. Tuż za Ronanem Lemichapuy jest pół punkta, więc nieduża strata. O punkt wyprzedza Hildego, m.in. Dietharta i Amana. Roman Kołderka. Ostatnio Roman jakoś mu się nie wiedzie za bardzo, ale ten skok jest niezły. Ósme miejsce. Tak samo skoczył jak Kamil Stoch, tak samo został ceniony. Ósme miejsce jest i Anders Bardal. Ciężko powiedzieć cokolwiek o Bardalu w tym sezonie. Skacze w kratkę. Raz mu się coś uda, następnym razem nic. 21 miejsce, 126 punktów. Nota. Markus Schiffner. Także daleko Markus Schiffner. Powinien się w dziesiątce uplasować. Szóste miejsce razem z Jarkko Mettä. No a dalej na prowadzeniu Stefan Kraft przed Heibeckiem i Tandem i Noriaki Kasai. 43 numerem, zobaczymy czy coś mu się tutaj uda zdziałać. Wbić się do czołówki, no starał się, ale czy to mu da 10 miejsce? Nie, 11 miejsce. Tuż za Kamilem Stochem i Romanem Kołderką, choć dalej skoczył, ale gorzej został oceniony. Pół punktu przegrywa z nimi.
No i ostatni z Niemców, Severin Freund. Jedno zwycięstwo na razie w tym sezonie, ale później próżno szukać go w 30. I dzisiaj również go nie będzie. 39 miejsce, tylko 94,5. Na razie Wellinger jest póki co w 30. Leje czeka. I sami niemi. Jak daleko sami niemi skoczy. Dobra parabola lotu i chyba też będzie w 30. W tej chwili jest na 8 miejscu, bardzo wysoko oceniony, 3 dwudziestki. No i chyba będzie mógł się cieszyć dzisiaj z awansu. Kenneth Gagness. Już zostało niewielu ich, ale chwilę wkroczymy do dziesiątki. Najlepszej dziesiątki. Gagness. No ciężko będzie dzisiaj z awansem. 23 miejsce w tej chwili, no. Zobaczymy, może jakimś cudem. Thomas Morgenstern. Niezły skok, ale czy to będzie na pierwszą dziesiątkę? 13, więc nie najgorzej. Ale na 13 miejscu mamy już czterech chyba skoczków, więc będzie ciekawie do miejsca. Davide Bressadola. Zobaczymy, ile Włoch skoczy. Stara się wbić do dziesiątki, ale nie w dzisiejszym konkursie chyba, bo to jest słaby skok. Gorzej od Colloredo. I 39 miejsce. Nie daje mu jakichkolwiek szans. Peter Prewc. Dalej musi gonić czołówkę, ale ten skok nie jest za dobry. 17 miejsce tylko. Lewca i no będzie musiał odrabiać drugiej serii. Manuel Fettner. No nie jest za daleki skok Fettnera. 18 miejsce Fettnera w tej chwili. Razem z Wellingerem i Ziobro. No i zobaczymy. Domen Prept teraz. O wiele lepiej od Petera sobie poradził. Dzięki temu jest 12. Razem ex aequo z Noriakiem Kasai. I co zrobi Jan Matura? No, czy najlepiej z Czechów? 14. Wychodzi na to, że najlepiej. Nie, Kołderka jest 10 jednak. 14 jest Matura. I Andreas Kofler już. O nie, Andy dzisiaj nie wyszedł mu ten skok. Totalnie zepsuł 50 miejsce i Denis Korniłow ostatni z reprezentacji Rosji. Zobaczymy, czy uda mu się coś jeszcze tutaj zdziałać. Czy zakwalifikuje się do drugiej serii? No wątpię. Noty nie będą za wysokie. 39. Nie ma na co liczyć dzisiaj. Wasiliew jest 23 i chyba w tej chwili ma awans już. Clemens Aigner. Dobry skok, ósme miejsce, 101 metrów, więc będzie w czołówce. Antonin Hajek jeszcze został. W tym roku bardzo wysoko był na tej skoczni, więc z tym jak? Średnio, 24 miejsce, nie jest to szczyt jego marzeń. Razem z Jandą i Wasiliewem jest. No i Ulrich Wochlegant. No tak średni skok, nie na niego, 21 miejsce, ale w 30 będzie, więc dla niego to jest duży plus. Manuel Popinger. Spokojnie lot Manuela i wątpię, żeby był dzisiaj w 30. 36 dokładnie. Jeszcze została chyba czwórka, pierwszym z nich jest Elias Stollinger. Skoczy. Koło awansu blisko. 25 miejsce, no więc tak na granicy jest. Ville Larinto. Ville
Larinto skoczy. Świetny skok Larinto. Nie poddał jeszcze się. Trzecie miejsce. No i będzie walczył o odzyskanie swojej koszulki lidera. Teraz Ansi Koiburanta jeszcze. A później dostanie na sam koniec już Johan André Forfang. No ale Koiburanta. Chyba nie dzisiaj. Chyba nie dzisiaj. 38 dokładnie. Nie dzisiaj. I ostatni został Johan André Forfang. Czy będzie prowadził po pierwszej serii? Musi bardzo daleko skoczyć. Ale on jest do tego zdolny przecież. Czy wygrał poprzedni konkurs, a dzisiaj jak? 16 miejsce. Nisko oceniony bardzo. Skok nie był najgorszy, 101,5. Ale bardzo nisko oceniony. No i po pierwszej serii prowadzi zdecydowanie Stefan Kraft. Przed Michaelem Heibeckiem, ale tylko pół punktu. Trzeci jest Ville Larinto, a tuż za podium kłębią się jeszcze dwóch Norwegów. No i do 30 jako ostatni chyba awansowali. No to jest ta grupa przewodowa, czyli Vasiljev, Janda, Murańka, Hajek i Tolinger. Tuż za 30 niestety Mackenzie Boyd-Klaus. No szkoda. 30 mamy chyba również Kstocha, Ziobrę i Murańkę, czyli trzech Polaków w 30. Zabrakło niestety dla następnych miejsca. Za krótkie skoki były, chociaż to 100 metrów przekroczyć, to byłoby dobrze. No i cóż, rozpoczynamy drugą serię, rozpoczynają Dimitri Vasiljev. Porównywalny skok do pierwszego, ale wyżej oceniony, 99 metrów. Zjawiły się dwie dwudziestki, nawet 3,19,5. No i zobaczymy, jakim stylem i jaką odległością pokona go Jakub Janda lub nie pokona. No, tak na granicy tego prowadzenia. Pierwszy jednak. Punkt wygrywa z Vasiljevem. No i teraz Klemens Murańka. Małe straty, więc trzeba bardzo daleko skakać. Murańka też na tej granicy wisi. Nie, przegrał. I razem z Vasiljevem są na drugim miejscu. Antonin Hajek. Oj, tutaj daleko. Tu zdecydowany lider jest. Pierwsze miejsce i 1,5 punkta nad Jandą. No i Eliasz Tolinger. Tak na granicy tego, co tam zrobił. Tak, pół punkta, jednak wygrywa Tolinger Sajkiem. No i Wellinger. Czy będą punkty dla Niemca pierwsze? To się okaże. Wyszedł za dobrze z progu, ale ten skok był niezły. Czwarte miejsce ma, więc punkty powinny dzisiaj dla niego być. Spokojnie. Jan Ziobro. Daleko Janek może teraz skoczyć. No, 100,5 przydałoby się na prowadzenie. Czy jest w stanie? Nie, to jest za krótko. Siódme miejsce jest w tej chwili ostatni, więc może dzisiaj być bez punktów. Niestety Jan Ziobro, no, coś za coś. Manuel Fettner. Tu powinno być prowadzenie. Jest. Pół punktu nad Tolingerem. Ulrich Wochlegant. No, Ulrich nie za dobrze skoczył. I to on może być tym pechowcem. Dziewiąte miejsce jest za Ziobro, niestety. Peter Prewc. No, on musi odrabiać. W przednim konkursie przecież był bardzo wysoko, a dzisiaj no taki skok powinien w pierwszej serii oddać, byłby w pierwszej dziesiątce. A tak musi teraz odrabiać 4 punkty nad Fettnerem przewagi i zobaczymy, co pokaże pierwszy w drugiej serii z Norwegów Tom Hilde. Tom Hilde, no przyzwoity skok, ale na drugie miejsce przegrywa z Prewcem. Thomas Dithardt.
bardzo ładny stylowo skok, ale na trzecie miejsce. 102 metry były, lecz tutaj przewagi dużej też nie było. No i Zimi Amman. 16, no numerem skakał, 16 jest. O, ale druga seria koszmarna i chyba będzie pechowcem. Jednak on, 13 miejsce. No i zobaczymy, co zrobi Thomas Morgenstern. Soka parabola lotu i świetny skok. Choć sędziowie tego nie docenili, ale bardzo dobry skok. Czwarte miejsce w tej chwili. Małe straty, ale zobaczymy, jak skoczy Jan Matura. Przecież on jest w 10. Puchar Świata, bo tuż, tuż za nią. Więc Matura za krótko. To może być dopiero pod koniec 10. właśnie, 8. miejsce, no. Stur za Hajkiem, ale tuż przed Jandą i zobaczymy, jak skoczy Johan Andre Forfang. W końcu lider Puchar Świata, więc on musi też daleko tutaj skoczyć. Jest krótko. Za krótko, 9. miejsce. Może stracić dzisiaj tą koszulkę, więc długo się na nią nie nacieszył. No i Noriaki Kasai, jedyny Japończyk drugiej serii. Bardziej stawiałbym na tej skoczni na Takeuchiego, ale niestety nie udało mu się. 6. miejsce razem z Tolingerem Kasai w tej chwili, więc zobaczymy. Domen Preft. Lepiej się spisał swojego brata Petera, ale zobaczymy, jak druga seria będzie. No, druga seria już chyba gorzej Domen. Zdecydowanie, tuż przed punktem K ląduje. 93,5 tylko. Noty wysokie, ale 16. miejsce. Co to jest? Razem jest Ulrichem Wochlegantem. No i Kamil stał 12. miejsce zajmował w pierwszej serii, więc czas na niego. Będzie lepszy skok? No nie. Niestety nie. 95,5, 16. miejsce. Jest tuż za Dziobro, więc Murańka dzisiaj będzie najlepszy z reprezentantów Polski. A jak skoczy Roman Kołderka? Rzekło z Kamilem. Czy Roman także zepsuje skok? No nie najlepiej skoczył, ale będzie wyżej pewnie, 15 dokładnie. Rozdziela trzech Polaków. No i Ronan Lamy-Chapuis, 10 miejsce Francuza, czy utrzyma to? Ciężko będzie. Ale wyjście z progu wyżej i to jest dobry skok. Może być 10, 5 jest. Tur za Morgensternem, ale jest przed Fettnerem, więc rozdzielił także Austriaków. Sami niemi. Dobry występ reprezentanta Finlandii. No może jeszcze lepszy być, jeżeli udałoby mu się skoczyć do pierwszej trójki, a ten skok jest blisko, blisko. Czwarte miejsce jednak. Pół punkta przegrał z Lidhartem. No i Clemens Aigner. Daleko. Czy to będzie prowadzenie? Nie, przegrał pół punkta. No noty niestety zbyt niskie, ale Peter Preft dalej się utrzymuje, no. Będzie wysoki awans dzisiaj Petera Prefta. Jarko Mette. No, tutaj będzie słaby niestety skok. Choć nie zepsuł już to tak najbardziej. 13 miejsce. Razem z Forfangiem jest, no. W doborowym towarzystwie. Markus Schiffner. No tu już powinno być chyba prowadzenie Schiffnera. Zdecydowane. 263 nota. Punkt nad Preftem. No i rozpoczynamy hegemonię, czyli gonienie. I zaczyna pierwszy z Norwegów, Fanemel. Tutaj też dzisiaj nie będzie szału. No jest to za krótko, 94, 23 miejsce, tuż za Stochem, więc kolejny punkt dla Stocha. Więcej będzie. Simon Greider. ...102 w pierwszej, a teraz... No nie najgorszy skok, trzecie miejsce, wskoczył na podium.
Razem z Aignerem jest w tej chwili, więc kolejne wysokie, duże punkty dla niego. Daniel Andre Tande. Tu też powinno być daleko. On tu idzie na wygraną dzisiaj. Tande, brawo. 103 metry. No, postawił poprzeczkę. 4 punkty nad Schiffnerem przewagi. Ilarinto. On tu chce odzyskać koszulkę lidera Puchary Świata. Więc trzeba daleko skoczyć. No, skoczył na drugie miejsce na pewno. 264 punkty. No i tą koszulkę może odebrać Forfangowi. Zobaczymy, jak skoczy jeszcze dwóch Austriaków. Pierwszy Heibek. Także świetny skok, ale czy na prowadzenie? Zdecydowane nie, jednak razem z Tande są na pierwszym miejscu i zobaczymy, czy dzisiaj Norweg z Austriakiem wygra, czy Austriak samodzielnie. Stefan Kraft ostatni. Chyba jednak Austriak z Norwegiem, a Kraft będzie na podium. Jest trzeci na podium, więc spycha Larinto na czwarte miejsce. Wygrywa Tande z Heibekiem. I trzecie miejsce zajmuje Kraft, później jest Larinto, Schiffner, Peter Prewc na szóste miejsce, ale awans 20 chyba 3 bądź 4 miejsca dla Petera jest chyba dużym osiągnięciem. Później Greider z Aignerem, Hildej 10 kończy Thomas Wittkart na ostatnich miejscach. Bez punktu niestety jest jeden skoczek i jest nim Simon Ammann. O 2 punkty ma Domen Prewc, Wochlegantem, 28 był Fanemel, 27 Stoch, 26 Ziobro, 25 Kowdelka. 23 Wasiljew z Murańką, 22 Węgier, więc Niemiec kolejne punkty. I Janda 21, więc to by było na tyle. Zobaczmy, jak ułoży się klasyfikacja generalna Puchar Świata po tym konkursie. Larinto odzyskuje koszulkę lidera, ale 5 punktów za nim jest tylko Johan Andre Forfang. Następnie Koivuranta trzyma się na tym trzecim miejscu, tak samo Tollinger na tym czwartym. No i goni w tej chwili Aigner to podium. Hajek jest szósty, Poppinger spadł już na siódme miejsce, Wochlegant ósmy. Peter Prewc dziewiąty, więc Peter Prewc już wbił do dziesiątki i dziesiąty jest Rosjanin Denis Korniłow. Później Czech się pojawia, później kilku Austriaków. No i Domen, no tutaj się może dużo zmienić. Tande chyba też mocno awansował, bo zwycięstwo jednak 100 punktów dodać mu na konto. Wpadł na 26 miejsce, no. A jak tam dół tabeli wygląda? Chyba cały czas tak samo, czyli Schlierenzauer, Lloyds, Ahonen i Freitag. Więc to by było na tyle. Jeżeli Wam się podobał odcinek, to nie zapomnijcie o ocenie. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, na razie i hej!